Od roku 1953 siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hedyny jest Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie. To jeden z największych tego typu obiektów zabytkowych w Polsce, pochodzących z okresu neoklasycyzmu. Pałac jest budowlą składającą się z trzech niesymetrycznych skrzydeł. Najpiękniejsze, zachodnie, mieści salę balową i wychodzący na park taras. Salę kominkową z pierwotnym kamiennym kominkiem, a także tak zwaną salę zieloną, w której zachował się empirowy, okrągły piec kaflowy. Przy kaplicy pałacowej, która służy obecnie jako kameralna sala koncertowa, znajduje się wieża pałacowa z dostępnym tarasem widokowym. W obrębie siedziby jest także pawilon imienia Elwiry Kamińskiej z salą widowiskową oraz dom pracy twórczej imienia Adolfa Degacza, gdzie udostępniono dla zwiedzających Izbę Pamięci Zespołu Śląsk. Pałac otacza park krajobrazowy w stylu angielskim. Założony w połowie XIX wieku z wieloma pomnikami przyrody, stawem oraz obiektami rekreacyjnymi. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk jako beneficjent realizuje projekt Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, drugi i trzeci etap, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach priorytetu 11 Kultura i Dziedzictwo Kulturowe działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach unijnego projektu gruntownej rewitalizacji poddano zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy. Prace objęły zarówno lewe, jak i prawe skrzydło pałacu, łącznik oraz elewację. W lewym skrzydle pałacu przebudowano zabytkową werandę, dzięki czemu przywrócono pierwotną formę wejścia do pałacu od strony parku. Przebudowano również pomieszczenia dydaktyczne, w tym reprezentacyjne, administracyjne, sanitarne oraz komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach w przebudowywanej części skrzydła. W prawym skrzydle przebudowano i wyremontowano pomieszczenia kostiumerni, szwalni i komunikacji. Przywrócono przedwojenną formę wieży pałacowej, to jest kopuły z tarasem widokowym oraz zegarem w południowej ścianie wieży. Zaś nieużytkowana część poddasza została zaadaptowana na bazę noclegową. Parter i pierwsze piętro pałacu, łącznika, również zaadaptowano na bazę noclegową. Pomieszczenia znajdujące się na parterze przystosowano dla osób niepełnosprawnych, zaś poddasze z przeznaczeniem na salę wystawienniczą do ekspozycji obrazów, rzeźb i pamiątek Zespołu Śląsk, stanowiącego zarazem komunikację pomiędzy poddaszem, bazą noclegową, lewego i prawego skrzydła. Zakres prac przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego obejmował
Wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczową ze wszystkich budynków zespołu pałacowo-parkowego. Wykonanie sieci wodociągowych doprowadzających wodę do budynków zespołu pałacowo-parkowego oraz wykonanie sieci hydrantowych zapewniających należytą ochronę pożarową wszystkich obiektów w zespole pałacowo-parkowym. Wykonanie sieci niskoprądowych pozwalających na komunikację i scentralizowanie instalacji niskoprądowych znajdujących się we wszystkich obiektach zespołu pałacowo-parkowego. Wykonanie sieci elektrycznych zapewniających zasilanie budynków zespołu pałacowo-parkowego. Wykonanie sieci zasilających wraz z lampami oświetleniowymi terenu. Budynek gospodarczy – garaż. Zakres prac obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, rozbiórkę przybudówki, rozbudowę części garażowej dla czterech autokarów, samochodów ciężarowych i dostawczych na parterze, adaptację nieużytkowanego poddasza na pomieszczenia socjalno-magazynowe oraz robót instalacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, solarnej, elektrycznej, niskoprądowej, wentylacji i wyciągu spalin, centralnego ogrzewania. W zakresie zagospodarowania terenu i małej architektury wykonano nowe ogrodzenie murowane z elementami kamiennymi i stalowymi przęsłami, nowe ogrodzenie z siatki, remont ogrodzenia murowanego, ceglano-kamiennego, plac zabaw, na którym postawiono zjeżdżalnie, huśtawki oraz wybudowano piaskownice, boiska sportowe do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz kort do tenisa ziemnego. Renowację parku, która obejmowała wycinkę drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, pielęgnację oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. Rekultywację stawu, m.in. wyczyszczenie dna, profilowanie brzegów, nasadzenia, instalacja. Rozbiórkę starych i wykonanie nowych nawierzchni, dróg dojazdowych do obiektów, dziedzińca, chodników, alejek, parkingów z elementów kamiennych i żwirowych. Wbudowanie ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Celem strategicznym projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie Polski i Europy, a przede wszystkim poszerzenie form programowej działalności zespołu, profesjonalnej instytucji kultury, wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni, tańców oraz strojów regionalnych i narodowych. Rozpowszechnianie wiedzy o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży. Wzrost poziomu wiedzy poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich. Poszerzenie kręgu odbiorców warsztatów wokalnych i choreograficznych kierowanych do polskich, polonijnych i zagranicznych grup artystycznych. Zwiększenie liczby prezentacji muzycznych, widowiskowych i teatralnych form artystycznych. Zwiększenie zakresu oddziaływania jako ośrodka gromadzenia oraz wystawienniczego udostępniania eksponatów dokumentujących regionalną kulturę materialną. Poszerzenie grona odwiedzających Koszęciński Pałac i Kościół Świętej Trójcy.
Projekt przyczyni się do realizacji zadań Ministerstwa Kultury związanych z promocją dorobku polskich artystów w kraju. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk głównie znany jest z działalności artystycznej, natomiast od dobrych kilku lat zajmujemy się również i sferą edukacyjną. Kładziemy na to bardzo, bardzo duży nacisk i niewątpliwie moja wizyta w Nowym Jorku ma spowodować, że młodzież polonijna nowojorska, nie tylko, zacznie chętniej przelatywać do Polski i właśnie odwiedzać Koszęcin, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, w którym rokrocznie w różnych terminach organizujemy różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Większe grupy artystyczne, czy większe grupy dzieci, gdyby takowe były, oczywiście możemy tutaj traktować indywidualnie, czyli termin tak naprawdę możemy dostroić do ewentualnych potrzeb rodziców głównie, bo to rodzice decydują o tym. No i oczywiście dzieci w ślad za tym, za kalendarzem, który mają w szkole, prawda? Więc tutaj jakby indywidualnie możemy każdą taką większą grupę rozpatrzyć bez najmniejszego problemu. Natomiast oczywiście takie systematyczne, rokroczne warsztaty no, odbywają się w miesiącu lipcu i wtedy one się odbywają tak naprawdę od początku do końca lipca i mają one wymiar no, miesięczny i dzielą się na różne kategorie tak naprawdę warsztatowe. Są tańce współczesne, tańce narodowe, no i również będziemy tutaj wprowadzać, bo też takowe były zajęcia wokalne. Więc tutaj jest termin sztywny. Co do tego, czego się rodzic może spodziewać, na pewno pełnej opieki w 100%, nie ma wątpliwości. Fantastycznych warunków, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. Tutaj myślę, nie powstydziłby się nawet hotel czterogwiazdkowy tego typu warunków. No i piękny pałac, który jest odremontowany, który tak naprawdę wyciągnęliśmy z ruin, to w tej chwili jest cacko, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, które blaskiem ogromnym świeci na Śląsku i w Polsce. Więc tak naprawdę każdy rodzic, który odda swoje dziecko pod nasze skrzydło na ten okres 2 tygodni, tygodnia, może się spodziewać samych dobrych rzeczy.